Halo, cześć, witamy z powrotem. Niestety pojawił się błąd, nie mogliśmy nic zrobić, ale teraz jest wszystko ok. Oto co dostaliśmy. Arcanega. Musi być bardzo drogi, skoro jest aż na czwartej pozycji. Sam już nie wiem, co ja zrobię z tym wszystkim. Mam tyle tej kasy, że nawet nie wiem, co z tym zrobić. No ale na nic. Ponieważ już moglibyśmy ten... A właśnie. Nawet nie wiem, co ja zrobiłem. Nie mam zielonego pojęcia, co zrobiłem. Ale bardzo mi się to podobało. Okej, tamtemu podziękujemy na razie. I weźmiemy to, bo to też było fajne. Choć bardzo bym chciał to zmieścić. Wszystkiego tu trzymać nie mogę, niestety. To by mi się bardzo przydało i to też. Przydałoby się więcej tych noczy mieć. Kurka wodna i bym miał idealną postać wręcz. Zobaczmy, czy to będzie teraz działało. Nic nie działa. Nic nie daje. Właśnie dlatego tu nie przychodzę, ona jest strasznie szybka. Dla mnie nawet wręcz niezwyciężona. Co się stało z moim duchem? Aha, czy to jest coś takiego, że ja mogę tu zwyczajnie wrócić? Może tak? Taka podróż. Może tak być. Okej. Okej, co nieco już wiemy. Teraz przydałoby się zobaczyć mapę i zastanowić się nad kolejnym krokiem. Bądź co bądź, ja dalej nie mogę przejść przez te wrota. Nie mam zielonego pojęcia, co muszę zrobić, żeby móc przez nie przejść w końcu.
To jest najgorsze. Bo ja już praktycznie mam wszystko zwiedzone. Chyba, że to kolosseum muszę przejść. Zresztą nie byłoby głupie. A może i tak trzeba? Mam nadzieję, że będę mógł tam jakoś podskoczyć. Jezu, no. Jezu, musi się jakoś dać tam dostać. No nie, no ludzie. A nie chcę iść naokoło. To jest kupa drogi stąd. Jasne, że tu byłem. A, tutaj się wydobywało jedną z masek przecież, no. Oczywiście. Czyli też tu nic nie zrobię. Ale kaszola. Dobra, wrócę do was, jakby wrócę na kolosseum. Widzicie to? Byłem tuż obok tej stacji. Co za skończony dureń ze mnie, naprawdę, noż. Ja nie mogę. Jak to się stało, że ja to minąłem? I've yet to go there again. My duty binds me to travel only where I am called. But if you wish to see it yourself, I could take you there. None may remain to welcome us. But the nest is still a sight to behold. Give me the word and we will go to there at once. No to lecimy. Chętnie zobaczę Stagnest. Being back in my old home, I feel the weight of my long life bearing down on me. I carry it proudly, though. Wherever I travel, the memories of my family and my kind come with me. Oj, oj. Faktycznie jest ostatni. Dostałem Achievement Hope, czyli że odwiedziłem wszystkie stacje Staga i Stagnesta. Kawałek weselów. Więc to jest moja nagroda za odblokowanie. Ciekawe, co to za miejsce. Broken egg. It is empty. O Boże. On jest tym wylęgniętym stagiem? Howling Cliffs.
O kurna. Tego się nie spodziewałem. To reach Dirtmouth, most travelers take circuit roads around the cliffs beside us. It's a hard trek now, but in the kingdom's prime, things were far simpler. There is an old pass in the cliffs that once allowed easy access. The bridge up to it has long since crumbled away, and even without it, a huge door bar entry. I can't complain, mind you. It's meant we have only ever had to accommodate a trickle of travelers, even during our busiest times. I wouldn't want hordes of bugs to descend on Dirtmouth. I like the quiet. Wciąż nie ma nic, tak? Ciekawe. What do you think of my old home, little one? It was full of life. Once, stags coming and going, swapping stories of the places they would be and the beer passengers they would met. For a long time now, I have considered myself the only one remaining, the last stag. But being in the nest again, there is something in the air, a smell or a warmth or a presence perhaps? Could it be? Other stags have made their way out into the wider world? Yes. I will hold on to that hope. My kin still alive, still out there, journeying beyond these lands. But for me, I could never abandon the stagways, not as long as passengers still need them. I can tell you still have important work to do. Don't you, little one? I will be your companion as long as my old body still serves. Let us enjoy the old stagways of this kingdom together a little longer. Chcę jeszcze raz tam pójść. No długo leciałem, ale było coś, co mnie zmartwiło. Mianowicie mogło się okazać, że to ja byłem w tym jajku. Może właśnie niekoniecznie on. No tak zanosi się, że to on, ale no ja też byłem na tej górze, jakby nie patrzeć. Więc mnie to strasznie zaciekawiło. Właśnie. Tutaj jest coś ciekawego. Ja pierdzielę. Dna nie widać. Nie wiadomo, gdzie bym wylądował. Kornifer? Co on tu robi? Robi się coraz dziwniej. Enjoy the bear's bracing air. We are quite close to Hollowness borders and those desolate plains that surround it. In this direction, I'm about as far as I am willing to go, though it's been a pleasant change from the tight confines of the caverns. I have drawn out a small map for the area. It's a simple one and more for completion, really.
Not knowing the full extent of a region can be quite frustrating. No tak, kupię, czemu nie? Tam Green Puff jest? I chained up on a strange bug atop these cliffs. His house isn't far from here. A very imposing figure, he was in no doubt lethal with a nail. I suspect you two might share more in common than him and I. Chocole, correct this. On niedaleko tu ma domek? Trzeba go odwiedzić. Bo może się okazać, że to jest dom Majta. Jak to wygląda na mapie? O proszę, czyli jednak coś jeszcze było. Ja sobie myślę, ja już wszystko zwiedziłem, no jaką ja jeszcze część mapy mogę odwiedzić? A tu... Proszę. Gra cały czas zaskakuje. Ale jakby nie patrzeć, tu są proste potwory. Co? Tam jest coś, żeby można było skruszyć podłogę, ale jeszcze nie jestem tam. O Jezu. To było słabe. Jezu święty. Na macie. Co ja wyprawiam? Ten jak mi zaskoczenie wziął. Proszę. Co tu mamy? Wow. Gdzie my jesteśmy? O, jakaś dziewczynka. Johnny's Blessing. Blessed by Johnny, the kindly heretic, transfigures vital fluids into blue lifeblood. The bearer will have a healthier shell and can take more damage, but they will not be able to heal themselves by focusing soul. Ciekawe. Ah, Blue Child Johnny. Oh, I see you bear my blessing. I can't remember giving it, but my memory has been a little lacking of late. Isn't it just so peaceful here? Such a perfect place to rest. Nie ma sensu, żeby... latała sobie.
Mam straszne przeczucie, takie bardzo, bardzo dziwne przeczucie, że to, co teraz robię z tymi duszami, że tak je zabieram, jest związane z tym zakończeniem gry. To jest, że to, co teraz robię, sprawiam, doprowadzam do jednego z wielu zakończeń. O Jezu. No bo może ja nie powinienem tak tych duszy zabierać. Może dzięki temu bym osiągnął jakieś lepsze zakończenie, nie wiem. Tak se gdybam po prostu. Chocolate, correct this. Wrócę się właśnie, bo chcę jeszcze zwiedzić tę część, której nie widziałem. Zanim tam spadnę. Gorb. I am Gorb. Bow to Gorb. The great mind a Gorb. Ascent with Gorb. No jasne, że będę walczył z jakimś debilem. Chociaż w sumie to mogłem najpierw zapisać. Nie wygląda na trudnego. Puszczę jakieś strzały i tyle. Kończy mu się życie, bo strzela 3 razy. I am Gorb, the great mind. The pain, ascent, I am... Stuwa. Here lies Gorb, the great mind. Jak na kogoś bardzo myślącego, to coś ciężko z nim było. Co to za kolega tu mieszka? O, ciekawe. Ma to. Well met. Yes, I thought I could sense the aura of a fierce warrior approaching. I'm impressed you found my sanctuary here. At the top of the world, no doubt you have endured many trials and overcome many foes in your quest to find me.
No, don't speak a word. A nail master Yamato, who was taught the art of the nail by the great nail sage himself. Herebi, accept you as my pupil. Let us begin the lesson immediately. No pewnie. Gaso! Co się nauczyłem? Cyclone Slash. Hold X to concentrate energy into the nail. Release the button while holding up or down to perform the Cyclone Slash. Hele Summit. You form exquisite. Now I know how my own master felt when he passed down his teachings to us. I hope you don't think me too forward when I say that I consider you to be my child. Yes, when I saw you perform my nail art, I felt a bond between us suddenly flash into existence. You honor me beyond words, my pupil. Thank you. Bam. Finne. Bam. You honor me beyond Finne. Words, my pupil. Thank you. My brother, Sheo, how far are you in that green kingdom of thorns you call home? I think of you every time I raise my nail. Do you ever close your eyes and remember the time we spent together with Oro and our master? I like to think you do. Fajne. Przyda się do grupowych ataków. Zawsze się może zdarzyć. No i tutaj ewentualnie bym musiał wyskoczyć do Dirtmouth, ale tego jeszcze nie robimy. Dopiero co tu przybyliśmy. Pewnie jest jeszcze co zwiedzać. Higher beings, these words are you for you alone. These blasted plains stretch never ending. There is no world beyond. Those foolish enough to traverse this void must pay the toll and relinquish the precious mind this kingdom grants. Faktycznie szybciej teraz ładuje ten Dream Coil. Co tu mamy? Wanderer's Journal. To co znowu? O, i znowu przejście jakieś. Co tym razem? Ooh. The corpse of a large bug.
Co się stało? Co zrobiłem? Co się stało? Wygląda trochę jak z tego achievementa. Czekajcie. To jeszcze zdążę luknąć. Wiecie co? To jest już te płomienie i ta lokacja jest już z dodatku The Grim Troop. Wcześniej tego nie było. Pojawiło się niedawno ten dodatek. Nie wiedziałem o tym wcześniej. Ale teraz się cieszę, że wiem. Tylko co teraz z tym zrobimy? To jest pytanie. Drzewko. O matko, wszystko na górze. Dobra, chodźmy. Trzeba zbierać esencję. Tu już nie ma nic. Tu też nic. Jest trochę wyżej. Trochę tu tego jest. Dalej czegoś nie wziąłem. Nie słyszę. O! Na dole jeszcze. Wszystko. Poszło. Kolejne drzewko urosło dzięki mnie. Wasteland, bugs reduced. Gdyby połączyć te wszystkie drzewka. O. King's Idol. Kosztowało. Ej, co jest? Ja wam dam. Nie mogę przelecieć? Wow.
Myślałem, że ja wszystko tu mogę, a tu proszę. O, nasz kolega. Hello. Nie ma za co, bo wojesz. No jak coś jest Dreamgate. Teraz mogę tu wrócić. Tam w sensie. To na tym chyba zakończymy ten odcinek. Co nieco się mimo wszystko dowiedzieliśmy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak coś, subskrybujcie, żeby obejrzeć więcej odcinków. Jeśli wam się chce. Jeśli oglądacie od początku moją serię, to gratuluję wam, że przechodzicie to jako tako. Ja mam różne kaprysy, głównie nagrywać godzinę. Ale widzę, że to nie ma tak, aż tak zbytniego sensu. Zawsze można robić w częściach. Także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku.